Dzień dobry Państwu, zapraszam na piątkowe wydanie programu Prosto z Parkietu. Ja nazywam się Piotr Zając, a ze mną w wirtualnym studiu jest profesor Krzysztof Borowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. To jest nasz cykliczny program poświęcony analizie technicznej. Przygotował Pan dla naszych widzów 8 spółek z głównego parkietu, a także z New Connect. Ale zanim przejdziemy do analizy wykresów, to tylko wspomnę o czym, że dzisiaj będzie konkurs. Do wygrania jest ta książka, analiza Price Action, odwroty a la Brooksa. O tym, jak ją zdobyć, nie wiem, czy widać teraz dobrze. O tym, jak ją zdobyć, powiem w trakcie programu, więc warto z nami zostać. Będą trzy kroki do wykonania, żeby ją otrzymać. O tym później. A żeby nie przedłużać, to przechodzimy już do rozmowy. Panie profesorze, zanim jeszcze do wykresów przejdę, to chciałem tak zapytać, jak pana nastrój taki rynkowy na początku tego roku. Zdaje się, że efekt stycznia działa i sprzyja bykom. Tak, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle, tak? To znaczy widać tutaj napływ środków, zmieniają się cyklicznie spółki, które rosną. Raz to są spółki z WIG-u 20, potem ten popyt przechodzi na małą i średnią kapitalizację, potem mamy jakąś tam znowu, sektorowo to też widać, że banki są silne, potem jak gdyby przechodzi to w stronę spółek paliwowych, potem znowu idziemy w stronę innych branż, więc jak gdyby takie są, taka cykliczność charakterystyczna. Jest też chyba mimo wszystko dość dużo niewiary jeszcze na rynku takiej. Ja sobie policzyłem swoimi cyklami, nie takimi jak liczy Wojciech Białek. I jeśli to rzeczywiście jest jakaś taka dłuższa fala wzrostowa, to dopiero ona się skończy gdzieś latem przyszłego roku, tak? Ale ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że tak na pewno będzie i zaraz Państwo będą pisać, że Borowski powiedział, że hossa będzie trwała do lata przyszłego roku. Nie, a jeśli oczywiście dalej będziemy szli w górę, no to teraz mamy, moim zdaniem jesteśmy w trzeciej fali, potem będzie fala korekty, która znowu może potrwać tam kilka miesięcy takiego marazmu, spadków i znowu wystrzał w górę i taki jak gdyby kończący to wszystko, ale to oczywiście jest tylko hipoteza, no bo jakieś hipotezy trzeba stawiać, inaczej to w ogóle nie można nic rozegrać, tak, więc mi się wydaje, że właśnie ta fala, która teraz jest, to jest trzecia, tak, ona może być dosyć długa i zawieść rynek dalej niż się wszystkim wydaje, ale też biorę pod uwagę, że to, co jest w tej chwili odbiciem, jest takim klasycznym zygzakiem po spadku w marcu, tak, więc to oczywiście wtedy nie byłoby tej piątej fali, tylko by to skończyło się wcześniej i trzeba byłoby wtedy, no, pozamykać te pozycje odpowiednio wcześniej, natomiast moim zdaniem dobrze teraz sprawdza się raczej strategia kupić, trzymać. Jeśli trzymamy te spółki, no to rzeczywiście one tam, większość z nich rośnie. Natomiast takie grania, oczywiście tam są ludzie, którzy grają codziennie i próbują wyjąć tam po, nie wiem, procent z rynku czy dwa, ale generalnie nie wiem, czy to jest w tej chwili najlepsza strategia, bo ja pamiętam tą lukę z 7 stycznia, kiedy jak ktoś był bez akcji, to właściwie rano musiał odkupować tę pozycję sporo wyżej, tak, więc jak gdyby, no i to jest takie charakterystyczne właśnie dla indeksów. Poza tym takie wybicia w górę takimi lukami, to też pokazują siłę, jaka jest. No i kapitał, który rządzi na zagraniczny, rządzący na WIG-u 20, bo widać te przepływy kapitału i nie tylko u nas, to widać w Rosji, widać tam w Brazylii, prawda, więc ten kapitał się przechodzi na te inne rynki. Podoba mi się, że inwestorzy indywidualni cały czas przychodzą do biur maklerskich i przynoszą te pieniądze i próbują samodzielnie coś inwestować. Czekam jeszcze na taką falę, kiedy będzie duża liczba nabyć jednostek funduszy inwestycyjnych, ale nie obligacyjnych, o czym tam też Państwo piszą, tylko właśnie, że to też pójdzie trochę w akcję, bo to będzie ta, nie chcę powiedzieć ostatni etap, ale to już będzie tam na pewno wyżej, tylko do tego potrzebne są jeszcze dodatnie stopy zwrotu, żeby zacząć się chwalić, że takie mamy. No, zeszły rok trochę nie sprzyjał, bo mieliśmy najpierw takie silne wstrząśnięcie, potem wyszliśmy praktycznie na zero, więc było dosyć trudno tam zarobić jakieś gigantyczne stopy zwrotu. No ale jeśli na przykład w tym roku byłoby nieźle, ja nie mówię, że WIG20 wzrośnie o 50%, tak? To nie o to mi chodzi, tylko że będzie na przykład plus 15, plus 20, nawet plus 30, podarujmy sobie odrobinę luksusu, no to wtedy oczywiście inwestorzy popatrzą, że jeśli mają na lokacie w banku 0,1%, no to właściwie będzie oczywistość, co należy z tymi pieniędzmi robić. Poza tym banki już pokazują, że coraz więcej osób zabiera, przechodzi do funduszy obligacyjnych, no bardziej odważni przychodzą, po prostu inwestują samodzielnie na rynku. No jak oni inwestują, to znaczy, że inwestują raczej w te spółki o mniejszej kapitalizacji, czyli te lżejsze szarże i tam nawet jak popatrzymy na New Connect, czy właśnie te lekkie spółki, one robią takiego, coś w rodzaju takiego a la spotków, a la próby kontynuacji tych
tych trendów z lata ubiegłego roku i to jest dosyć dobrze widoczne. Przede wszystkim na tych dobrych fundamentalnie spółkach z New Connectu, jeśli można o czymś takim mówić. No są takie oczywiście, bo większość to jednak te fundamenty nie są może porywające, ale w przypadku niektórych, czy też takich modnych sektorów, które moim zdaniem w przyszłości będą dobre, jak fotowoltaika, prawda, to nadal widać, że tutaj pieniądze będą płynęły z Unii, mamy odejść od węgla, dlatego nie rozumiem, kto spekuluje na JSW, takie prywatne moje pytanie, po co to komu, prawda, takie, skoro to jest biznes odchodzący, teoretycznie, tak, to po co w to grać, ale proszę mi wybaczyć, ja wielu rzeczy nie rozumiem na rynku kapitałowym, więc tak samo jak Bogdanka, tak, więc dla mnie to są biznesy już schyłkowe, gdybyśmy tak mogli to powiedzieć, tak, ale oczywiście to jest moje prywatne zdanie, nie chciałbym żadnej spółek urazić, natomiast nie rozumiem sensu inwestowania na przykład w długim terminie w tego typu spółki, skoro teoretycznie cały świat stara się odejść od węgla, tak, no więc... No, przyznam, dziękuję. Że podoba mi się, panie profesorze, pański optymizm taki na początku roku i chyba poniekąd też go podzielam i też liczę na to, że giełda da w tym roku zarobić może nawet w jeszcze dłuższym terminie. To dodam tylko tak pół żartem, pół serio, że napływy kapitału od inwestorów indywidualnych są tak duże, że niektóre biura maklerskie wręcz nie wytrzymują tego napływu i tam przepustowość siadła, ale nie będziemy tu nikomu wbijać szpilek. Przejdźmy do wykresu, tak. Czyli to, na co czeka cała Polska w tym momencie. Panie profesorze, zacznijmy od Astarty. To jest ukraińska spółka, kurs w wyraźnym trendzie od marca ubiegłego roku, czyli od tego dołka takiego covidowego. Tam zaczęła się zwyżka z 10 zł. Dzisiaj mocne wybicie ponad 35. Rozumiem, że tutaj mamy taką klasykę gry z trendem wzrostowym po prostu. Tak, to znaczy te spółki, które będę przedstawiał, to one czasami reprezentują pewną grupę spółek, bo tutaj pytanie, czy wybrać Astarte, czy wybrać na przykład Kernel, tak? No więc gdyby to, nie mogę dwóch wykresów pokazywać, tylko staram się czasami jeden z danej branży, ale to zawsze jest dylemat, która pójdzie dalej i zaniesie nas wyżej, tak? No więc jak ktoś nie wie, to niech podzieli pieniądze, które ma przeznaczone na daną branżę i kupi dwie po prostu i wtedy nie będzie się denerwował, że tamta uciekła, a ta została, tak? Bo to jest czasami bardzo dobry sposób. I tutaj właśnie widać, to jest klasyczne wybicie w górę. Nawet w takim bardzo długim horyzoncie można mówić, że ona zrobiła coś w rodzaju spotka i teraz właśnie wchodzi na, miejmy nadzieję, na hiperbolę wzrostową, dlatego też oczywiście mielibyśmy tutaj silną falę wzrostową po prawej stronie. Wczorajsze to wybicie takie powyżej wstęgi Bollingera i dzisiaj jeszcze rano ono było kontynuowane. Natomiast widzimy tutaj na wskaźnikach też, powiedzmy, MACD zakręcił się nad linią zero, co jest też takie charakterystyczne. Tutaj widać silny trend wzrostowy na D plus, D minus. To jest ten pierwszy wskaźnik od góry. On jest już troszeczkę wykupiony, więc na przykład tam po, nie wiem, dzisiejszej sesji wzrostowej, czy może jeszcze jednej, może być pewna korekta wzrostowa, tak? Albo papier się zatrzyma na przykład i będzie stał w trendzie bocznym przez kilka dni, albo na przykład przez dwa tygodnie, czy nawet miesiąc, przed ewentualnie dalszym wybiciem w górę. Więc jak gdyby tego typu zachowania mogą tutaj być widoczne. Tutaj też jak gdyby większe wskaźniki już wchodzi w tej chwili do tej strefy wykupienia, no bo jesteśmy po kolejnym wybiciu. Korekty widać, ostatnia korekta zatrzymała się na średniej kroczącej 13-sesyjnej, to jest ta zielona linia na wykresie. I tutaj teraz też jak gdyby, no rośnie oczywiście ryzyko inwestycyjne, bo wstęga Bollingera się rozszerzyła, no ale to przy takim wybiciu nic dziwnego. Natomiast wczorajszy duży biały korpus potwierdzony dużym wolumenem obrotu, więc to takie charakterystyczne. Tu mieliśmy jeszcze ostatnie, powiedzmy pół miesiąca to było wybicie powyżej tego szczytu z listopada i potem właśnie zatrzymanie od góry, czyli zatrzymanie na wsparciu. Ten opór stał się teraz wsparciem, a potem mamy dalej zwyżkę właśnie przy pomocy tego białego korpusu. Jest też taki klasyczny trend wzrostowy. No poza tym teraz te spółki są modne, tak, w sensie branży, one od kilku już jak gdyby miesięcy się o nich mówi, że powinny pokazywać w miarę dobre wyniki, także to jest też potwierdzone moim zdaniem pewnymi fundamentami. Dziękuję. Druga propozycja, to właśnie jest przedstawiciel New Connectu, wspominał pan na początku trochę o tym New Connectie, że on też nieźle wygląda, że jest tam trochę ciekawych spółek, ja to też się pod tym podpisuję i pańska propozycja to jest Bluger Team, czyli przedstawiciel lubianej przez polskich inwestorów branży, czyli branży producentów gier komputerowych. Tu mamy wybicie z kanału takiego spadkowego i ruch w kierunku szczytów z 2020 roku, czyli to jest okolica, z tego co patrzyłem, 233,5 zł. Spodziewa się pan, że kurs dotrze do tego poziomu, czy nawet go przebije? Poprosimy o wykres. Tak.
Tak, tu mieliśmy taki kanał spadkowy i teraz mamy wybicie. Ja tam narysowałem właśnie tą linię trendu, linię oporu, którą mamy na tym podwójnym szczycie tak naprawdę, który się pojawił. Natomiast w tej chwili mamy właśnie ten trend wzrostowy, który no, wypycha te ceny w górę. Średnia ruchoma stanowiła ostatnio dosyć dobre wsparcie. Wczoraj mieliśmy ten biały korpus wybiciowy do góry znowu z większym wolumenem obrotu. Tam nawet MACD pokazywał, właśnie korygował się w trendzie bocznym, żeby teraz chyba nawet wejść w kolejną falę wzrostową. No, trzeba pamiętać, że większość wskaźników jest już dosyć, na dosyć wysokich poziomach. Tutaj mamy na stochastik, on jak gdyby znowu zakręcił do góry, ma tam jeszcze pewien potencjał wzrostowy. Cena może dojść do poziomu opory, mam taką cichą nadzieję i tam się może zacząć konsolidować, zanim przebije, bo wydaje mi się, że tego podwójnego szczytu nie będzie i tak łatwo z marszu pokonać, ale to może być na przykład takie stanie w, nie wiem, załóżmy 2 miesiące, 3 miesiące z ewentualnie próbą wybicia do góry. Tak więc mogą być też odbicia w dół od tego poziomu, oczywiście przed ewentualną próbą ataku. No gorzej, gdyby to się pojawił taki podwójny szczyt i potem cena zaczęła mocno zniżkować, no to rzeczywiście byłaby negatywna formacja taka długoterminowa, ale na razie mi się wydaje, że tutaj jest bardzo duża szansa, że cena dotrze do tego podwójnego szczytu. Ja też mogę powiedzieć, że ostatnio bardzo dużo czytam negatywnych komentarzy o branży komputerowej, natomiast wydaje mi się, że niektóre spółki mają dosyć duże szanse i tutaj akurat wybrałem Blober Team, bo akurat będziemy rozmawiać jeszcze o jednej firmie, ale też na przykład CreepyJar, tak, to jest bardzo podobny przykład, tam jest wybicie, zatrzymanie i też jak gdyby taka próba powrotu do tego trendu wzrostowego, który obserwowaliśmy latem. Ten polski kapitał to jest właśnie to, co w tej chwili napędza wzrosty na tych spółkach, no, tak mi się przynajmniej wydaje. Dziękuję. Druga pańska propozycja z NewConnectu to jest Boruta Sahem, producent barwników, pigmentów. To tak jak sobie patrzę na wykres, to tak mocno spekulacyjna propozycja, bo tu trochę tak brak wyraźnego trendu, no i też to niedawna kurs przebywał w tej takiej strefie groszowej poniżej 1 złotego, więc trzeba się liczyć z wysoką zmiennością. Panie profesorze, pod co tutaj gramy w takim razie? No, czy gramy czysto technicznie, że tak powiem, tak? To znaczy mamy tutaj wybicie z tej bazy, którą zauważyliśmy. Potem mieliśmy zwyżkę. Teraz proszę zwrócić uwagę na średnią ruchomą. Ona zakręciła w górę i mieliśmy jeden biały korpus. Potem mieliśmy takie 4 świece korekty na szpulkach i wczoraj mieliśmy duży biały korpus zwyżkujący. Dzisiaj chyba też była, nie wiem, nie pamiętam, nie, proszę mi wybaczyć, nie wiem, czy była, czy rosła, czy spadała. Natomiast ja tą formację tych świec to nazywam formacją dwóch białych wież, tak, dlatego że to jest dla mnie dosyć silna formacja zapowiadająca dalszą zwyżkę i teoretycznie tutaj mamy otwarte pole do złoty 30, to jest ten szczyt wcześniejszy po lewej stronie, który widzimy, pierwszy taki poważny szczyt. Potwierdzone to wszystko jest wskaźnikami analizy technicznej, tu nawet była pozytywna dywergencja na MACD. Mieliśmy ten kanał spadkowy, a MACD zakręciło w górę i zwyżkowało, także ono zapowiadało teoretycznie wybicie z tego kanału spadkowego wzwyż. No średnia ruchoma też jak gdyby zakręciła i stanowi w tej chwili wsparcie. Tutaj też było widać siłę Boruty ostatnio, dlatego że te 4 szpulki, one wsparły się na połowie białego korpusu, który mieliśmy tam sprzed tygodnia mniej więcej, a nie na jego dnie, tak? Więc jak gdyby ten poziom połowy dużej białej świecy, tej przedostatniej, którą widzimy, pokazuje siłę. To znaczy, że to się zatrzymało na połowie, a nie na samym dnie, tak? Więc jak gdyby jest to no, pokazanie, że cena tak naprawdę chce wrócić do tego trendu wzrostowego. Teraz zresztą też można powiedzieć, że jest takie kilkudniowe schłodzenie na WIG-u 20, powiedzmy ostatnie 3-4 sesje WIG 20 trochę się tam schładza, natomiast niektóre spółki właśnie lżejsze są rozgrywane dosyć agresywnie, że tak powiem. Dziękuję. To jeżeli komuś przeszkadza taki spekulacyjna strategia gry, to czwarta propozycja może mu się spodobać, pańska czwarta propozycja, czyli Budimex, budowlaną spółkę. No to jest taki klasyczny trend wzrostowy, ostatnio mocne wybicie w górę, widzę, że nawet z takiego kanału wzrostowego się wybijamy, czyli rozumiem, panie profesorze, że tutaj taki klasyczny trend is your friend.
No tak, tutaj Budimex, w ogóle te spółki, może takie kilka zdań o spółkach właśnie budowlanych, bo wcześniej wybiły się Mostostal Zabrze, Mostostal, cała grupa Mostostali, może tak to ujmę, plus Polimex. Budimex właściwie przespał trochę to wybicie, natomiast też próbuje nadgonić teraz tą dobrą koniunkturę wśród spółek budowlanych. Ja musiałem wybrać którąś z tych spółek, tak wybrałem Budimex, bo on jest już w zdecydowanym trendzie wzrostowym, przełamał tym białym korpusem. Zatem ja nie pamiętam, kiedy on rośnie, tak jak wczoraj tam było 12 czy 13%, przepraszam, na pewno przy 10 go pamiętam, potem chyba się zamykał na 13, więc ja nie pamiętam, kiedy ostatnio taki korpus zrobił silny, demonstracyjny siły, tak, tam może być korekta teraz 2-3%, nawet powrót do wnętrza wstęgi i mamy tutaj właśnie też potwierdzenie, on nawet chciał zrobić korektę na MACD, teraz ten MACD zawraca do góry, pokazując siłę, tam proszę zwrócić uwagę na tym pierwszym wykresie od góry, co się zdarzyło, D plus, D minus, nawet sugerował już wejście może w jakąś taką poważniejszą, może nie poważniejszą, ale korektę do dna tego kanału wzrostowego. Natomiast wczoraj papier się z tego wycofał i jeśli przebił tak naprawdę ten poziom, ja narysowałem może nawet nie kanał, to raczej była taka linia trendu ograniczająca od góry jego wzrosty. Jeśli on to przebił, znaczy, że pokazał tak naprawdę dużą siłę, tak? No i być może też odrabiał tą lukę za Mostostalami. Zwłaszcza, że ta branża mi się też cała podoba, bo jak Państwo popatrzą na Mostostale, wszystkie trzy, tak, tam Mostostal Warszawa, Płock i Zabrze, to one po wzroście stoją w trendzie bocznym, właściwie żaden obrót, czyli klasyka westernu, praktycznie powinny teraz przed kolejnym wybiciem, kolejną nogą do góry powinien obrót zacząć rosnąć, tak, i wtedy będzie widać, że szykujemy się do kolejnej zwyżki. No i to są wszystkie spółki z jednej grupy, no ale ja mogę tylko pokazać 8, więc nie mogę przeznaczyć miejsca na 4 spółki budowlane, tak, byłoby to zresztą trochę za dużo, tak. Okej, dziękuję pięknie. Piąta propozycja, myślę, że najgorętszy temat tego zestawienia, bo wskazuje Pan na CD Projekt. Ja myślę, że sobie wiele osób teraz zadaje pytanie, co dalej z tą spółką. Tam były mocne te grudniowe spadki, w styczniu znowu było zejście do tych grudniowych dołków, cały czas pojawiają się na liście KNF-u informacje o tym, że te pozycje krótkie dużych graczy są powiększane, chociaż to się trochę tam stabilizowało, ktoś już redukował. No w każdym razie pytanie brzmi, czy król wraca, czy nie, bo wczoraj mieliśmy bardzo mocną sesję, plus 6%, w porywach plus 10%, widać tą taką walkę o te 250 zł. Panie profesorze, jaka jest Pana opinia? Dlatego, że widać tą walkę, to pozwoliłem sobie tą spółkę zamieścić. Poza tym proszę zwrócić uwagę, my też nawet w tej chwili jesteśmy po ścianie płaczu, że tak powiem, na wykresie, więc nawet nabywanie tych walorów teraz to jest zupełnie coś innego niż kupowanie ich, jak kurs jest taki mocno wzrostowy, tak? Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że to nie spadnie dalej. Tego nikt nie wie, natomiast widać było wczoraj, że tam jest próba wejścia kapitału na pozycję. Potem było to gaszone, no bo część inwestorów oczywiście traktowała to jako dobrą okazję do zwyżki. Ja też nie pamiętam ostatnio plus 10% na tym w czasie sesji rzadko ostatnio bywało, więc jak gdyby widać, że tam się zaczyna coś dziać. Jak popatrzymy na wskaźniki analizy technicznej, one sugerują, że walor jest mocno wyprzedany, dlatego też ja go włączam na taką listę bardziej może obserwacyjną niż od razu do pozycji długiej, ale wstęga Bollingera próbuje się, jak widzimy, ta górna zbiega do dołu, czyli to ryzyko inwestycyjne zaczyna powoli maleć. Natomiast tam, jak popatrzymy na przykład na MACD, to jest ten trzeci wykres od góry, on już jak gdyby generuje taki wstępny sygnał kupna, D plus, D minus, jak gdyby zakręciły do siebie, ta czerwona linia to jest teraz jak gdyby pokazuje, że powinniśmy sprzedawać, taka zielona kupować, one się tam zbliżają do siebie. No ADX, czyli ta czarna linia na tym pierwszym wykresie, to jest trend spadkowy generalnie pokazywany. Widać też na przykład na Rate of Change czy Stochastic, tam wszędzie się pojawiły takie krótkoterminowe sygnały zajęcia pozycji. To można też jeszcze się zastanowić, czy nie będzie budowy czegoś w rodzaju głowy i ramion. Tutaj można by powiedzieć, że w tej chwili byłoby tworzone coś w rodzaju głowy, gdyby taka wersja się miała tam pojawić. Też można byłoby się zastanawiać, czy coś w rodzaju potrójnego dna nie będzie, bo tam jak pociągnęlibyśmy taką linię od tego czarnego korpusu z takim długim cieniem i potem mamy jeszcze
takie trzy świeczki, prawda, i luka, i kolejna świeczka, która mniej więcej cieniem dolnym zatrzymuje się na tym poziomie, i potem to kolejne zejście do tych 250 zł, i teraz taka próba odbicia. A oczywiście jeszcze średnia ruchoma tutaj nam pozostaje, ta 13-sesyjna, ona nie została przebita, więc to jest ostrzeżenie przed takim hura optymizmem, i potem dopiero byłoby przebicie tego poziomu oporu, on jest mniej więcej do jakiegoś lokalnego, 270 zł, i nad nim jest znowu luka Bessy, więc tam na pewno przedzieranie się do góry cenie nie będzie takie łatwe. Natomiast było też widać tutaj na wskaźnikach akumulacji i dystrybucji, to co popatrzymy to ostatni, na tych ostatni wykres, który widzimy teraz na dole, tam była taka fala, że papier został trochę zebrany, teraz było troszeczkę znowu jak gdyby lekkiej dystrybucji przy tej ostatniej fali spadkowej, i teraz jesteśmy na takim bardzo stabilnym poziomie, czyli tam w żargonie mówimy, że tam się te akcje mielą. No i teraz jest pytanie właśnie, czy wchodzi ten kapitał, który będzie zainteresowany dalszym wzrostem, czy też wchodzi ten kapitał, czy też wychodzi nadal ten długoterminowy i stwierdzi, że cena tych akcji spadnie dalej, tak? Więc moim zdaniem jest tam jakieś takie miejsce nawet do odbić, raczej do góry, natomiast oczywiście no, przebicie ostatniego dołka, tego przy tam mniej więcej 250 zł, no to już taki ewidentny sygnał sprzedaży byłby i pokazało, że cała ta fala spadkowa i to odbicie było bardzo słabe tak naprawdę. Ale ja pozostaję tutaj optymistą. Ja uważam, że to jest taki dobry moment, żeby na pewno obserwować, co się dzieje na CD Projekcie. To też moim zdaniem, to co się dzieje na tej spółce, będzie też jak gdyby rzutowało na inne spółki z tej samej branży, dlatego że jest bardzo dużo negatywnych komentarzy o tej branży, ale jak popatrzymy, niektóre z nich wbrew pozorom, to już mówiliśmy o tym Blueberze, prawda, czy Creepy Projekcie, które jak gdyby próbują wrócić do trendu wzrostowego, tak? No tutaj też było takie pytanie, czy to nie jest z punktu widzenia nawet długoterminowych inwestorów dobry moment do kupna, bo jak coś spada z 450 zł na 250, no to jest to prawie o 50% tańsze, tak? Więc ma co rosnąć dalej, tak? Ja też nie wierzę, że akurat tutaj CD Projekt tak odpuści całkowicie tę grę, którą stworzył Cyberpunka, tylko będzie to poprawiał i jak gdyby ta sprzedaż zacznie systematycznie rosnąć, tak? No ale to są już takie rozważania czysto fundamentalne, bo do końca tego nie wiemy. Patrzymy tutaj głównie na wykres i jest próba właśnie stworzenia bazy takiej, w tej chwili jest to dosyć dobrze widoczne, tak? Okej, dziękuję pięknie. Tutaj na chwilkę zrobimy krótką przerwę. Obiecałem konkurs, w którym do wygrania jest książka analiza price action odwroty a la Brooksa. To tylko powiem, że żeby ją zdobyć, trzeba spełnić trzy kroki. Pierwszy to zasubskrybować nasz kanał, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Drugi krok to trzeba skomentować wybrany film z hashtagiem Parkiet, hashtag Parkiet. I trzeci krok to wysłać maila na adres sos@parkiet.com z odpowiedzią na pytanie, kto jest obecnie najbogatszym człowiekiem na świecie. Tu podpowiedź, że to niedawno ta osoba wskoczyła na tą pozycję lidera. Mail to sos@parkiet.com. Kto liczy się kolejność zgłoszeń, także bardzo zachęcam. A wracamy do wykresów. Panie profesorze, zostało nam niestety kilka minut, a jeszcze trzy wykresy, więc musimy się troszeczkę tak przyspieszyć. Niestety, takie są wymogi odgórne tutaj. Tak, także szósta propozycja to jest Grodno. Podobna trochę sytuacja techniczna chyba jak na Blueberze, że też takie wybicie z kanału i próba ruchu w kierunku tych szczytów z ubiegłego roku. Dokładnie tak. Tutaj też można by powiedzieć, że to jest w takiej szerszej ramie czasowej spółka, cena zrobiła coś w rodzaju spotka i teraz tworzy albo ucho, albo będzie próbowała testować te opory, które widzimy po lewej stronie w górę, tak? Więc jak gdyby dosyć dobrze to wygląda. Ten trend wzrostowy od ostatniego dołka, jego można nawet pociągnąć aż od tego dołka, tam mniej więcej z połowy zeszłego roku. No poza tym spółka też należy do ulubionej branży przez inwestorów, tak? Więc jak gdyby mamy też w tej chwili taki lekki napływ środków na rynek tego waloru. Tutaj wskaźniki analizy technicznej, to średnia ruchoma od dołu stara się wypchnąć cenę do góry, a jak popatrzymy na MACD, no to on jak gdyby cały czas rośnie. Tutaj mieliśmy taką minimalny powrót do swojej średniej. No, gdyby przebił, no to wtedy oczywiście może być korekta do linii trendu. Jeśli na linii trendu by się bronił, to znaczy to jest dobry moment do nabycia tego waloru, ewentualnie i grania na kontynuację tego trendu średnioterminowego już właściwie, który widzimy. Okej, dziękuję pięknie. Przedostatnia propozycja to przedstawiciel branży chemicznej PCC Rokita.
Tutaj był taki zwrot na linii trendu i teraz jest test, tu Pan zaznaczył taką właśnie linię oporu, ona jest w okolicy 58-60 zł. Rozumiem, że takie wybicie tej technicznej bariery byłoby takim mocnym sygnałem potwierdzającym siłę trendu. Dokładnie, papier stoi pod oporem. Z punktu widzenia analizy technicznej, no to czekanie na przebicie. Jeśli cena przebije ten opór, to jest ewidentny sygnał kupna. Tam jeszcze jest luka bessy po lewej stronie. Dopiero tak naprawdę za zakrycie tej luki byłoby sygnałem wejścia na rynek. Tutaj też widać powolny napływ środków, jak gdyby na rynek tego waloru. Jak popatrzymy na wskaźnik akumulacja dystrybucja, natomiast na większości wskaźników mamy też takie charakterystyczne sygnały kupna. Tutaj MACD, który też zakręcił nad linią zero, generując jak gdyby tą kolejną falę wzrostową. Także moim zdaniem tutaj papier przygotowuje się do przetestowania tego oporu pierwszego po lewej stronie, a potem będzie się starał zmierzyć z tą luką bessy, którą mieliśmy po lewej stronie. Tak. Także dziękuję. I ostatnia propozycja, chyba też taka z tych podznaków bardziej spekulacyjnych, to jest Pure Biologics, czyli przedstawiciel branży biofarmaceutycznej. Tak jak patrzę sobie na wykres, to nie mogę trochę zidentyfikować takiego głównego trendu, więc zastanawiam się, jaka tutaj jest strategia gry, panie profesorze. To znaczy, ten główny trend, jakbyśmy popatrzyli od tego dołka po lewej stronie, to jest wzrostowy, a teraz weszliśmy moim zdaniem na taki przyspieszony trend wzrostowy, to jest ten krótszy trend wzrostowy po prawej stronie. Natomiast cena przełamała ostatnio taki trend spadkowy, który narysowałem od tego szczytu mniej więcej w środku wykresu, co było ewidentnie sygnałem kupna. Teraz możemy mieć korektę do tej linii. Wczoraj właśnie cena dotknęła cieniem dolnym właśnie dokładnie tej linii, więc powrót poniżej mniej więcej tych 125 zł byłby sygnałem negatywnym. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że również średnia ruchoma teraz zakręciła w górę, starając się wypchnąć cenę w górę, jak to się poważnie, popularnie mówi. Tutaj też, jak gdyby, jeśli popatrzymy na wskaźniki analizy technicznej, to mamy generują one generalnie wskazania kupna. Tutaj mamy też MACD, to co ja lubię, on zakręcił nad linią 0, to jest ten drugi wykres w tej chwili od góry nad linią 0, pokazując właśnie dalej zwyżkę, czyli potwierdzając tą ostatnią falę wzrostową, no teoretycznie można czekać na przebicie tego szczytu po lewej stronie, od którego narysowana jest ta linia spadkowa i to jest przy jakieś tam bodajże 145 zł, także papier jest chyba, spółka jest po emisji, tak, akcji, więc jak gdyby w tej chwili mam nadzieję, że żadnych zagrożeń nowymi emisjami nie będzie. Znowu spółka należy do takiej branży popularnej wśród inwestorów, więc no i mała, tak, w rozumieniu ulubiona przez tych, którzy nie lubią tych spółek, na których gra zagraniczny kapitał, tak, więc mi się wydaje, że to jest też dosyć ciekawe. Okej, dziękuję pięknie. To tutaj stawiamy kropkę. 8 spółek to są propozycje pana profesora Krzysztofa Borowskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten przegląd techniczny. Dziękuję również, kłaniam się, do widzenia. Na koniec tylko dodam, że wszystkie te wykresy, które przed chwilą omawialiśmy, będą dostępne dziś po południu na parkiet.com, a ja zapraszam na kolejne wydania programu Prosto z Parkietu codziennie od poniedziałku do piątku o 12 na YouTubie i na parkiet.com. Do zobaczenia.